Magdalena Abramek, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Grudziądzu. Pierwsze do frekwencji, jeżeli można prosić, kilka słów. Jeżeli chodzi o frekwencję w naszym mieście w Grudziądzu, na godzinę 17 wynosiła ona 38,04%. W niektórych lokalach frekwencja ta była wyższa i wynosiła nawet do 47%. W jednym z lokali na Strzemięcinie, w lokalu numer 41, o godzinie 19:35 frekwencja była na tyle duża, że przekroczyła ona 60% wszystkich kart, które komisja miała w swoim posiadaniu do wydania dla wyborców. Jakie incydenty były na terenie Grudziądza? Czy do takich doszło? Jeżeli tak, to w jaki sposób to komisja funkcjonowała, działała? Ewentualnie czy wszystkie komisje działały prawidłowo, nie było jakichś zakłóceń? Incydentów jako takich nie było. Były oczywiście jakieś zapytania dotyczące różnych kwestii technicznych. Na bieżąco lokale wyborcze miały kontakt z Miejską Komisją tutaj w ratuszu poprzez telefon i jeżeli trzeba było, to nawet zdarzało się, że po prostu jechało się na miejsce do takiego lokalu wyborczego i rozwiązywało dany problem. Jakieś tutaj niszczenie plakatów, ewentualnie takie w ciszy wyborczej jakieś zakłócenia następowały i czy po prostu takie sygnały do Państwa spływały? Nic nam na ten temat nie wiadomo, żadnego takiego sygnału nie otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo.